Jeżeli chcesz zostać kierowcą zawodowym, czyli przewozić towary ciężarówką albo ludzi autobusem, to potrzebujesz oprócz prawa jazdy zrobić jeszcze jedną ważną rzecz, czyli kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyspieszoną. Co to jest? Klikaj link w opisie, tam jest specjalne Q&A przygotowane przez Karolinę i spokojnie wszystkiego się tam dowiesz. Ja Ci dzisiaj tylko powiem, co musisz przygotować, żeby zacząć kwalifikację. A potrzebujesz tylko jedną małą rzecz. Tą rzeczą jest profil kierowcy zawodowego. Dostaniesz go w Wydziale Komunikacji i jak go wyrobisz, pokażę Ci już teraz. Uwaga! Jeżeli już jesteś kierowcą zawodowym, to numer PKZ potrzebujesz do szkolenia okresowego, czyli odnowienia Twoich kwalifikacji co 5 lat. Aby wyrobić numer PKZ, potrzebujesz przygotować 3 proste rzeczy. Pierwszą rzeczą jest orzeczenie psychologiczne, czyli potocznie mówiąc psychotesty. Psychotesty wykonasz w każdej placówce psychologicznej lub w każdym miejscu, które generalnie wykonuje tego typu badania. Spokojnie to wygooglujesz, a jeżeli nie, skontaktuj się z nami, pomożemy Ci, pokierujemy Cię i będzie ok. Drugą rzeczą, którą potrzebujesz, jest orzeczenie lekarskie. Orzeczenie lekarskie zrobisz w każdej medycynie pracy lub generalnie w placówce, która zajmuje się badaniem kierowców. Nic skomplikowanego, pamiętaj tylko, żeby zrobić orzeczenie lekarskie, potrzebujesz mieć ze sobą orzeczenie psychologiczne, żeby lekarz, który Cię badał, wiedział, że coś takiego już posiadasz i jest ok. Trzecia rzecz, zdjęcie. Zwykłe, najprostsze zdjęcie na wprost. Czyli takie jak prawdopodobnie masz już na chacie, bo robiłeś albo do dowodu, albo do prawa jazdy. Nic skomplikowanego. I teraz słuchaj, jeżeli już przygotowałeś te trzy rzeczy, to weź ze sobą jeszcze prawo jazdy i dowód osobisty i udaj się do Wydziału Komunikacji, pod który podlegasz. Tam wypełnisz dokumenty i bardzo miłe panie lub panowie pokierują Cię i wyrobią Tobie profil kierowcy zawodowego.